Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! Witamy was z Paulinką w Wesoła Szkoła 1! Poczujmy się dzisiaj jak prawdziwy siódmoklasista, no obecnie to są szóstoklasiści chyba. Jezu, jeżeli ktoś z was naprawdę kojarzy to, Wesoła Szkoła 1, 2, 3, dodawane do podręczników klasa pierwsza, bo my oczywiście to kojarzymy, co nie? No, my byłyśmy gówniakami, jak to zostawialiśmy zawsze w takich podręcznikach z domkiem takim. Tak, z domkiem, jakby takiej czarownicy, kolorowy domek, co coś nie? Takiego. No. To jeżeli kojarzycie, to oczywiście napiszcie w komentarzach, ale pewnie tutaj wy wszyscy macie 8 lat i nie macie czegoś takiego. Myślałam, że twoja widownia ma 9 lat. A, no tak. Zobaczę sobie w statystykach na YouTubie. Dobrze, gramy sobie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to i w dwójkę, i w trójkę zagramy sobie. Oczywiście jak coś, tego się raczej nie da pobrać z internetu. My mamy legalną kopię, bo znaleźliśmy, raczej Paulina znalazła u siebie. No, u mnie w domu leżała tam sobie płytka z tym wszystkim i oryginalna płytka z mojej podstawówki. No nie wiem, tak się stało. I udało się i gramy. Przycisk graj. Jaki chcesz, kurczę, tutaj awatar mieć? Lody. Nie, motylka. Motylka. Tak, motylkiem motyl. O, jaki piękny motyl. Wpisz Roki Doki. Roki Doki. Tak jak wypiszecie, drodzy dziewięciolatkowie, w komentarzach. Okej. Okay. O, zmieniony gracz. Ej, jak będziesz chciała kiedyś przejść tą kampanię całą, co nie? Mówiłam, single player. Patrz, jaki domek. To wygląda jak gówno. Jak będziesz chciała kiedyś kampanię przejść, zakładasz drugi profil, co nie? Dobra, taki to jak na Steamie. Sama przejdę. Ej, ja chcę na Steamie tą grę. Wesoła Szkoła. Ja sobie zrobię profil Pix. Pix. 3-3-1. 3-3-1. Tak. Zmień imię i znaczek. A to jest moje imię. Tak. Mam na imię Roki Dogi. Tak. Patrz. Jakie... Ty, bo ja ci nie dałem słuchawki. No właśnie, jesteś zwanem. W lasu mieszkała rodzina Drwala. Tata Drwal, jak to Drwal, chodził do lasu rąbać drzewo. Dobra, bo ty mi dałeś... Mama zajmowała się domem. To trudniejsze czasem od rąbania drzewa. A dzieci Jaś i Małgosia chodziły do szkoły, jak wszystkie dzieci w ich wieku. Ja też chodziłem. Szkoła tak? była wesoła i ładna, tak. jak wszystkie szkoły być powinny. Miała i słoneczko w rogu ekranu. Jak szło zawsze się rysowało. Przez las. Tej brzydsze słońce. Nie byłoby w tym nic strasznego. Las był niewielki. Ale Jaś i Małgosia często spotykali na swej drodze przeróżne pokusy, które utrudniały im dotarcie na czas na lekcje. To jest najgorsze. Tego dnia Jaś i Małgosia, jak zwykle zaopatrzeni przez mamę w kanapki i przez strogę, którą znały o, na pamięć, tylko pamiętajcie, ja chcę zjeść coś. Odej mi kanapki. Ty też tak miałaś? Prosto do szkoły. Dzień był piękny, nie, chodziłam jeszcze do sklepiki po drodze. A ptaki świergotały wśród drzew. Gdzieś tam zastukał dzięcioł. Dzieci maszerowały raźno ścieżką, takie. Gdy nagle o Boże. Usłyszały wołanie. Mordy. Pomocy! 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 I już sama nie daje rady. Trzeba karetkę wezwać. 999. Jaś i Małgosia rozejrzeli się wokół i zobaczyli staruszkę, która z trudem szła po wyboiskiej jaki ścieżce. Nos! Jaki nol! Miała wielki Jesus. Patrz, jaki ma smutny wyraz twarzy. I podpierała się miotłą. Baba Jaga? O, jeż, widzisz tego jeża? Ta, dotknąłbym. Wyglądała przecież dość dziwnie, ale miała taki smutny wyraz twarzy, że dzieci zatrzymały się i zapytały ze współczuciem. Co się pani stało? I już od dawna usiłuję doprowadzić moje obejście do porządku, ale jestem taka stara i słaba, że jak w jednym miejscu zacznę, no zmarszczki ma, to widać. Zanim skończę, w drugim miejscu robi się bałagan. Zobacz, jej brew wychodzi poza. A przecież w domu powinien być porządek. Bo w bałaganie niczego nie można znaleźć, nawet myśli zebrać. Od wczoraj nie mogę jak sobie przypomnieć, gdzie położyłam okulary. W domu? W ogrodzie na kufrze? Czy pod balonem, Skarpla. Którym tam kosa z CS jest. Skarga babiagi była tak przejmująca, że dzieci postanowiły pomóc starszej pani. Jedna minigra, ty, druga ja. Na zmianę. Ty, ale powiedz mi, jak to dzieci, które kogoś nie znają, idą do szkoły, pomagają obcym. Obcym się nie pomaga. Jeszcze okaże się, że następnym razem, jak będę we Wrocławiu, to Ukraińcowi faktycznie dam 2 złote, bo jestem księciuniem. O Jezu! Myślałam, że Żulowi. Dobra. Prezesie.
Za ogrodem Shoa. Dawaj ten domek. Domek bez okien i balon na zakupy. Wow. Wszystko szare. Balon na zakupy. A ty masz swój balon na zakupy? Duże, tak, do biedry sobie lecę, tak. Myślałam, że tylko koszyk przyniesie na zakupy. Czas płynie albo siatka, tak jak w naszym albo plecak. Po co komu samochód? Można balonem. Chcecie, kup mi taki balon na zakupy. Do Rossmana będę jeździć. Tak, kupię ci w sklepie z balonami, którymi się leci na zakupy. Skompletować wszystko, co trzeba. Co wy na to? Jeśli tak, ale ostatnio kupiliśmy balony. Już? Skończyła tak, gadać? Dobra. Skończyła gadać. Jedynka, to po kolei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, jedynka, co nie? Mhm. W ogóle co tutaj jest za opcje? A, muzyka, nie, dobra. Głos babiegi. Jezu, wyłączę, tak. Tu jest powrót do menu. Dobra, skrzynia! Czarodziejski kufer. To kufer. Czarodziejski kufer. Dobra, może wyłączę i ten my czytajmy. To kufer, czarodziejski kufer. Nie masz pojęcia, co kryje się w środku. Na pewno bałagan, ale zobacz sam. Ukryłam w nim swoje skarby. Gdy rozwiążesz wszystkie zadania w kufrze, wreszcie zapanuje ład. Mam nadzieję, że liczby, figury i kolory nie sprawią ci kłopotu. Klikamy OK. O nie, patrz. Pierwsze zadanie. Śnieżkę zgubił. Pierwsze zadanie, lecimy. To ja pierwszy mogę. Ten naszyjnik nosiłam, kiedy byłam piękna i młoda. No widzisz, nazywa się starą raszplą, taką typową. Niemożliwe, a jednak, teraz ty do tej starym kamieniom blasku. Sprawdź, czy znasz figury geometryczne. O wiesz, kurde. Co, potrzebuję jej kremu na zmarszczki. Jezu. Przyda mi się. Ja miałem dwóje z matmy. O nie. Co my tu mamy zrobić? Czekaj, tu jest naszyjnik. I co teraz? Czekaj, Babo Jago. Jeszcze raz. Zaznacz wszystkie figury z czterema bokami. Tak. Okej, okay. Cztery boki. Tu. 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 Oczywiście, że trójkąt. Widzę, to wygląda jak jakaś twarz tutaj, o. No, patrz, jaki klaun z tego mógłby wyjść. Tu, klaun z koszalina. Tu. Ty jesteś takim klaunem. Tu. Tu. I tu, i tu. Jak teraz to sprawdzić? Teraz drugie zadanie musisz. Nie, to było tak, że ten. Teraz dwójkę kliknij. Aj tu! A, jeszcze tu, tego nie założę. Dobra. O. Z trzema bokami. Dawaj, twoja kolej. Czemu moja? Czekaj, bo twoja, dawaj. Moja. Jedziesz, zrób to. Trzy. Janusz, cichaj. Trzy boki. Jedziesz. Zamknij się. Trzy z boki, jedziesz. Trzy cytryny, jedziesz, dobre! No, bo ja chyba bazardamia byłam. O nie, teraz figury, które mają więcej niż cztery boki, a nie dawaj. Boków powinno być? What the fuck? Dobra, to. Op! Ale easy! Ale to rozwaliłem. Już nie przechodzę, tak. Dobra. Proszę bardzo, patrz jaka odznaka w ogóle. Wszystkie pięciokąty. Mhm, jedziesz. Kurde, to będzie trudne. Pięcioboki? Nie no, wiesz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przestań. Dajesz. Tu, a nie, tu jest czworokąt. Znaczy czworobok. Więcej niż cztery. Pamiętasz, jakie zaznaczyłem? No to... Si. Dajesz. Co jeszcze tu było? Więcej niż 5. Ciebie zaraz kliknę, wiesz? Nie, więcej niż 4, dobra. Więcej niż 4. No to jakiś... Ten żółty. Który żółty? Ten, o ten, co klikasz? Więcej niż 4. No to wszystkie czworo jeszcze. Więcej niż 4, weź kliknij czwórkę na dole. Jak było zadanie? Wszystkie pięciokąty dał, nie? Pięciokąty? No. Pięć kątów. Dobra. Było coś, że chyba więcej niż 4, to dobra. My bad. Jezu, wprowadzasz ludzi w błąd. Przepraszam. Nienawidzę cię. Powinienem do przedszkola wrócić. Zdecydowanie. Chyba do pierwszej klasy. Ja nic nie wiem. Czekaj, to jest czworokąty? Trójkąt, czworokąt, banan jakiś. Jezu, ten banan mnie rozwala. Dajesz. Dobra, pomóż mi. No jeszcze raz czwórka, jeszcze raz kliknij. Pięciokąty. Prostokąty. A prostokąty, Jezu, jak... Wytnij to.
Dobra, wytniesz to? Nie, dawaj. A, dobra. Wszystkie prostokąty. A wiesz, co to jest prostokąt? Tak, takie, co mają wszystkie proste kąty w środku. Po 90 stopni. Tak. No, w sumie kwadrat też jest prostokątem. To... Rąb w sumie też. To nie można powiedzieć, czy to rąb. Brawo. Wygląda jak rąb. Wie. Zaznacz wszystkie zielone figury. To jest moja działka, koty. To jest moja działka. Wszystkie zielone. O kurde. Ten pierwszy jest na pewno zielony. Ale ten się wyróżnia. Ten się wyróżnia jeden. Leci. Korona teraz, dawaj. Brawo, udało się, kraj dalej. Jej. Robisz dubbing jak czekan? Nie. Korony i kapelusze. O nie. Te kapelusze i korony czyszczę co roku, tylko że w zeszłym zapomniałam je zdjąć ze sznurka i pozbierać z ławeczek. Trzeba je schować na swoje miejsce. Pomóż, proszę. Musisz wykazać się dobrą znajomością liczb. Umiesz liczyć? Bo ja mam z tym problemy, wiesz? Mówiłem, że mam dwoje z matmy. Kurde. Co my mamy zrobić? Zaznacz... A mogę do drugiej zadać? Nie. A, dobra. Nie, ja chcę jedynkę. Okej. Zaznacz wszystkie korony z liczbami mniejszymi niż 9, a większymi niż 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dawaj, pokaż. 4, 5, 6, 7, 6, 4, nie, 10, nie, tutaj masz 8, 8 5, 5, 7, 8. 3 jeszcze. I 3, i 3. I co? Mniejszymi niż 9, większymi niż 2. No, od 3 do 8. A czy my nie robimy drugiego? Co? Nie, dobra, od dwójki. Większymi niż 1, a mniejszymi niż... Korony. Jaka umiejętność czytania ze zrozumieniem. Jakie dawny z nas. Korony. Okej. Okay. Czyli 7, 4, 5, 8, 6 i 3. I gdzie jest trójka? Tu masz. Tu. Jezu, w końcu. O, a teraz liczby. Wszystkie tylko staraj kapelusze. Się tu nie klikać z boku, bo to wyłącza nam nagrywanie. Nic nie klikam. Dobrze. Kapelusze. Wszystkie kapelusze. Liczby większe niż 1, mniejsze niż 6. Dajesz. Poradzisz sobie. Czekaj, takie kapelusze. Myszkę zgubiłam. Jest myszka. O, jest. Odzyskaliśmy myszkę. Pomiędzy 1 a 6, tak? Czekaj. 1 a 6. Nie klikaj, tylko najeżdżaj. 1 na 6, dobra. Czekaj, tu 1 na 6. 3, 2. Fuck yeah! Przepraszam, przekląłem po angielsku. Nie przekłuję. Korony mniejsze od 10, większe od 5. Nie. 8, 9. Brawo. Oj, aż teraz to są jakieś trudniejsze. Korony mniejsze niż 7, większe niż 10. Wow. Niż 0. Większe. Może lepiej nie czytaj, pójść na kurs czytania, bo jak ja słucham tego, co czytasz, to później sama wchodzę w błędy. Dobra. Nieważne. Mniejsze niż 7, większe od 0. Korony. Tak, korony. Korony. Pięknie. 5 na górze masz. To miało być... A, mniej niż 7. No, dobra. Pani. Pani. Przez tą twoją dychę to miałam tu w głowie, że mniejsze niż 10. Kapelusze z liczbami większymi niż 3, a mniejszymi niż 8. Dobrze. Pyk, 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 lecimy z tematem. Tło. O, proszę bardzo. Brawo. Wow, brawo. Twoja kolej następna. O, leci. Brawo, udało ci się. Graj dalej. Graj dalej, grajmy. Niesamowita zabawa. Dobra. Krasnoludki. Ty, królowna Śnieżka może tam będzie. Ty, krasnoludku, ty. Ona była biała jak śnieg, a śnieg z czymś czysto szukasz? Rasowa wesoła szkoła 1. O Jezu. Czytaj.
Ojej, ale to dużo siana. A w sianie zakopały się krasnoludki i inne stworzonka. Są one dla mnie największym skarbem. W moim kufrze znajdują schronienie, gdy jest im smutno. A w stogu siana lubią się bawić. Przyjrzyj się im dokładnie, bo spostrzegawczość będzie ci bardzo potrzebna. Ty psa tam widzę i kota. Jep. Dobra, co mamy pierwsze? 8 zadań. Zaznacz wszystkie krasnoludki w zielonych czapeczkach z czerwonymi pomponikami. W zielonych czapeczkach z czerwonymi pomponikami, dobra. Zielone czapeczki, czerwone pomponiki. To ten. Ten i ten. Dużej było, dobra, wow, teraz ty. Pięknie. Zaznacz wszystkie krasnoludki w czerwonych czapeczkach z zielonymi pomponikami? Tak, czerwona czapka i zielony pomponik. Czerwona czapka. Ale dobrze się. Jesteśmy. Zesrałeś się. Zielone czapeczki i niebieskie pomponiki. Dobra. To ale będzie... przecież to nie są same te. To będzie trudne. Ale to są też psy i koty. O ciul tu chodzi. Ciekawe, czy coś będzie... O, zaznacz wszystkie koty. Kotki! Miau, 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 miau. I miau. Pana, to jaki gang kociaków. Normalnie widziałam ten pieski. Budzika tam. O Jezu, ty masz to zadanie. Wszystkie pieski. A mogę ciebie zaznaczyć? What? Co to miało być? Nie wiem, a tak. Au. To boleć. Dobra, czy to jest pies? Nie jestem pewna. Ja go widzę. Czekaj, a tu? To w ogóle co to jest, co nie? No. Co, jak to wygląda? Zaznacz wszystkie kotki i pieski w czapeczkach. O nie. Miau, miau, hał. I... Ten. Miałem takie chwilowe what the fuck. O. O. O wszystkie niedźwiadki? Tak. Ten. Ten też wygląda na misia. Tu. I... Widzę. Czekaj. Tu. Jak robił niedźwiedzie? Ryczą. Nie tak. Nie. Zadam wszystkie pieski i niedźwiadki bez czapeczek. Pieski, niedźwiadki bez czapeczek. Tu jeszcze. Ale ten ma kostkę. Ja też chcę kostkę. Wow, zrobiłeś to. Gratulacje, udało ci się. Graj dalej. Co teraz? Czy to będzie pantofelek? Ta. Dobra. O mój Boże. Ale mam dużo butów, tylko czy wszystkie mają swoje pary? Sprawdź. Swoją drogą ciekawe, czy to wszystko moje buty, a jeśli nie moje, to czyje? Były już u mnie jakieś dzieci? Ej, to moje buty. A Bibas nie widzisz? Myślałam, że to buty Kamila. To są z Gearbesta. Ale myślałam, że to Kamila i Mikołaja buty. Jest. Gra numer jeden. No zobacz, to są buty Kamila. Nie widzisz tak, tego? O te. Zaznacz wszystkie buty, które nie mają pary. O Jezu. Teraz twoja kolej. Twoja, ja zakończyłem ostatnio. O kurde, ale ja wtedy rozpoczynałam. No cóż, trudno. Dobra, czyli buty bez pary. Jezu. O mój Boziu. To podkowy zaznacz. Nie, po kolei od góry lewej patrz sobie. Dobra. To ma. To i to. Zielony bucik jest, pantofelek. Tak. Podkowa jest. Tak, podkowa. Co to jest? Tego nie ma. Nie ma. Później jest... Taki jest, to nie ma, klapek jest, członko, tego nie ma, nie ma, ten zielony but jest, było, ten, nie ma, nie. Nie ma, to coś też nie ma, to jest, to jest, to jest, tak jest, to było, to jest, po drugie. Jest. To jest. Tej, tego nie ma. Nie ma myszki. Ale jaja. Taki sandałek? Nie ma. Sandał? Nie. Tego też nie widzę. To było, to było, to jest. To było. Jest. Klapek i to. Brawo! Jezu, ile tego było. No. Zaznacz wszystkie pary butów ze sznurowadła. Aż łatwiejsze. Pyk, pyk, kurde. Pyk, pyk, lecimy z tematem. To masz sznurówki. To są wąsiki, tak jak ty masz tu, o. Taki wąsik ma. Ja nic nie wiem. Gdzieś przegapiłem.
Uuu, ślepy jesteś. Nie, no zaraz tu. Wszystko dobrze? A może jakiegoś... Tu na dole wszystko okej. Tutaj... Wszystko... Nic nie ma tu. No. W tym rzędzie. To ma. I to ma. To ma. Czekaj, zobacz jeszcze raz zadanie, bo może źle przeczytałeś. Pary! Dobra. Pary. Tego nie ma. To nie, było. Jest. Co jeszcze zaznaczyłem? Stąd nic. Poczekaj, ten, to jest ten, moja... Ten. Nie ten. Brawo. Pary. Ja nie wierzę. Dobra. Pary butów, wszystkie... które mają obcasy. Dobra. To te zielone. Zaznacz od razu. Tego na górze nie chyba. Co jeszcze? Kotka? Tego nie ma. Ten żółty na górze po prawej? Nie. O, te z kokardką. Tak, wiem. Chciałem tylko oko sobie wziąć ten. I jeszcze. W ostatnim rzędzie nie ma. Jeszcze te. Te zielone, tak, te zielone. Znaczy, nie... Zielone? Daltonisty jakiś? Elementy, które nie są butami, czyli podkowy musisz zaznaczyć. Chyba same. No, bo nie ma tu innych. Serio, takie coś? Wow! Brawo. Miałem trudne. Bardzo dobra, mi przykro. I ostatnie. Ostatnie nam zostało. A nie, taki skarbiec. Brawo, udało się, graj dalej! Lecimy z koksem, kurczę. Piątka! O nie! Wybrałeś sakiewkę, ona zaprowadzi cię do mojego skarbca, tylko nie mów nikomu, gdzie on jest. Tajemnica, ty musisz umieć liczyć! Nie, to ja wyłączam tę grę. Wyłącz, ale te cztery. Ja nic nie potrafię tutaj. Dobra. Pierwsze zadanie. Zaznacz wszystkie sakiewki z wynikiem 2. Tutaj? Czekaj, jak to się zaznacza? A, muszę wybrać pewnie. Dobra. Tu. Tu. Z wynikiem 2. Boże, ile tego jest? Tu. Czemu tyle tego jest? Nie wiem, ktoś tak chciał. Tu. I tu. O! O, panie. Gdybym chodził jeszcze do technikum... Z wynikiem 3. To bym poprosił o ten. O piątkę z matmy. Tak, o piątkę. Albo chociaż o trójkę. Dobra, wynik 3. Tu. O, brawo. Przestań. Mówiłam, że cię nienawidzę? 10 minus 7. Daj mi popatrzeć. Przynajmniej muzyczka jest ładna. Przestań! Szymon! Musisz być taki. Co? No patrzę. I pewnie coś przegapiłam. Nie wiem. Nie wiesz. Ty wszystko wiesz. 9 minus 6. Spytałaś. No, pewnie coś przegapiłam, właśnie chciałam poszukać tego. O nie, z wynikiem 4. Masz czwórki. Czemu? Tu. Czwórki. Tutaj? I tutaj? Pewnie też gdzieś przegapię. O! Dobra. Okej. Zaznacz wszystkie sakiewki z wynikiem 5, jedziesz. Jest. Teraz 5. 5, tak? Tak, na pewno jesteś pewny? W 100% jesteś pewien, tak? Tak, proszę, pytanie o milion. Nie ma pytania o milion. Przykro mi. Jest o 2 miliony. Tak mało? Tak. Jezu. Już mam cię dość. To był ostatni odcinek z Pauliną. Tak. Więcej nie będzie, na pewno. Piać. Piać. Piać twoja mać.
Nie powiem tego. Tu. To co najesz? No tu, tak wiem, tu. Jezu. O, to tak mało było? Tak, tak mało. Z wynikiem 6. No nie. Dobra, szóstki szukaj. Boże, 6. To może szóstkę dostaniesz z matmy. Z wynikiem 6. Tu. Z wynikiem 6. Tak, 6. Dobra, odtąd poszukam. To. 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 A! O, brawo. Easy. Ale czekaj, zrobiliśmy już wszystko, cały skarbiec. Gdzie ta kosa z CS-a? Nie ma. Zgubiłeś ją. Co to się w jej stanie? Butach było. Przeszłość. Dobra. Tu już nie możesz iść. Jest! Zrobiliśmy pierwszy chapter. Dawaj, teraz... Ale jaja. Teraz ja. Słuchaj, już długi odcinek jest. Kończymy? Ile jest minut? 27. Kończymy, kurczę, jeden odcinek, jeden rozdział. Dobra, jeżeli wam się to spodobało, chcecie więcej odcinków z Pauliną i jednocześnie chcecie więcej tej bardzo wesołej szkoły, to dawajcie nam znać. Zostawcie tu w komentarzach. Łapki w górę jeszcze, tak? Dużo łapek w górę. I zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Dzyń, dzyń, dzyń. No i cześć. Cześć.